to czas na Polymer Labs. Cambridge zresztą. Zwiedzić sobie tą lokacyjkę. Ciekawe, co tutaj będzie. Znaczy, to będą jakieś pewnie zaawansowane technologie, ponieważ no polimery, no to trochę chyba trzeba tam, żeby uzyskać je, czy je badać, trzeba troszeczkę jednak sprzętu mieć. O ile o to chodzi, oczywiście. Znaczy, bo to jest coś, jeżeli to są polimery, to coś związane prawdopodobnie albo z budownictwem, albo fizyką. Jasne. Sure, I'm game. Let's begin the interview. Due to increased demands for staff in all fields, we have condensed the employment test accordingly. Question 1. Do you possess previous experience with polymer synthesis? Potrzebujecie. Sounds like you need me regardless, so let's get down to brass tacks. Calculating test results. I am pleased to offer you the position of sales coordinator. Expect a loquacious future in haggling for military funding. Would you like the orientation before beginning your work in the labs? Chyba tak. Yeah, I guess. Please note that employee enthusiasm is factored into your yearly reviews. No i dobra. Nie jest to żadna chyba misja. Jednak tu się bardzo chętnie rozejrzę. O, model pana Wyrfi Plaka, on kosztuje 100 kapsli, dlatego... Nie możesz tego użyć w trakcie walki? No jak? Okej, dobra, teraz. ITV, o to może coś znajdziemy w końcu. ITV. Instytut Technologii Wojskowej, chyba tak się to nazywa. A, czyli oni go stworzyli. Tego robota. Dobra. Tutaj chyba tak. Molly, strasznie przyjaźnie do mnie nastawiona. O, antyrad. Tu tylko natrysk. Brudny, brzowy garnitur. Terminal pomieszczenia czystego. Cambridge Polymers. Sprytnie. Terminal Eriki. Rozproszenie termiczne. Do czasu jesteśmy tak blisko. Poczta uniwersytecka. Poufne.
Gdzie te gule? Czekajcie, w ogóle przetestujmy ten karabin od... Gdzie on jest? Praworządna władza. Kurde, lepszy jest. Naprawdę lepszy. Potrafi chyba podjarać jeszcze. Z tego co widzę, tak strzelam, to się podjarowują. A, tu promieniowanie jakieś występuje. Chyba się przerzucę zaraz jednak na ten strój. Promieniujący. Turns. O. Poczta uniwersalna. No oczywiście dezaktywuj. Tu jest. Przyjdzie tu kolejnego. Przeciwnika. O. To jest praca. Praca szybko się zwraca. Snik. Geek. Enemy. Otwórz. Aha. Chyba nie powinienem tego robić, co? Może Radexa chociaż sobie wezmę, bo nie chcę tutaj... Radex... Gdzie ten koleżka? Po obie. No już nie jest jakiś mocny dla mnie, dlatego łatwa zmowy. Coś tu musi być. O! O! Znalazłem coś ciekawego, znalazłem coś ciekawego, wiem co z tym można zrobić nawet później. Haha! Będziemy mogli stworzyć swój własny pancerz wspomagany z tym. Ale to dopiero później. To dopiero później. O. W pewnej fabryce. Teraz dokładnie nie wiem której, ale... Wiem, że można coś takiego zrobić, bo widziałem. Survive. Kurde. Tracking. Otwórz. Czyli warto było tu wejść. Muszę baczniejszą uwagę zwracać na... Nie strzelaj! Jestem! Termina... O, zaraz, tu jest jeszcze coś podatowczego. Magazyny izotopów. Rozpisanie ustawień. Pomieszczenia czyste.
Skasowana poczta. Tu jest jeszcze coś? Niezidentyfikowana probówka. Czy oni strzelają w mojego psa? I we mnie też. Ty gnoju. Pojemnik z krwią. Próbówka. Dane. Ukończ projekt badawczy. Tam jest ten projekt badawczy. O! Nie wiem, czy to właśnie nie tutaj tworzymy. Niezidentyfikowany. Zróbmy tak. Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Sprawdź. Uruchom czy dane produkcyjne. Ale jak to? Czyli coś innego tutaj musi być. Wobec formy. Właśnie chciałem sprawdzić. Wzorzec ekstrukcji siatki i znałownik. Złoto, no to drugi mam. Złoto. Złoto mam. Brakuje mi jeszcze jednego środka. Aha, to jest... Okej, czyli ja muszę znaleźć jeszcze jeden środek, który mnie będzie rzeczywiście interesował. Tylko gdzie on może być? Gdzie to gówno mogło być schowane? To jest pytanie. O! Nuka-Cola Quantum kolejna dla mnie. Dużo tej Nuka-Coli się znalazło teraz. Powiem szczerze. Czy może go tam u góry widzieć gdzieś? Bo to działko jest. Dwa nawet. Olewamy to działko. Nie, bo one są... We mnie próbują musić. Bardzo trudno. Trzeba poszukać ten... twór i będziemy mieli lepszy panter wspomagany. A. No. Dyrektor. Periodyk. Terminal dyrektora. Mieszczenia czyste. Było ostrzeżenie, telefon od Kempa. Eriko. Tu się coś musiało naprawdę dziwnego dziać. Rdzeń fuzyjny. To nie jest jedyna rzecz, która mnie to interesuje. Dalej szukam tego środka jednego. Czy coś tu jeszcze jest tak w ogóle? Wyspowa taśma klejąca. Menty. Panie, gdzie to może być? Aj! Zaraz znajdziemy.
Środek. Tu go nie ma. Gdzieś tu musi być. Czaszka. W kibelkach. Tylko takie rzeczy. Doszukajmy, będziemy tworzyli ten pancerz. Kanister. Tu raczej nie. Mięso. Tu też raczej nie. Mydełko. Lubię mydełko. A była tak przyjaznie do mnie nastawiona. Klucz dry. CPL. Ukończono. To jest tylko jeszcze pytanie. Jak znaleźć to drugie? No mam polimer i... Przeskanuj. Wodorek litu. Wodorek litu. Gdzie go mogę znaleźć? Może ty masz wodorek litu? Tam znalazłem jedną część, to gdzieś tutaj musi być druga. Wodorek litu gdzieś jest, jak cię nie ma. Gdzieś może jesteś? Nie ma go tutaj raczej. No nie ma chyba. Dobra, czekajcie chwilę, ja zaraz za zwrotek tylko znajdę ten wodorek. Okej, okay, dobra. Jestem, już znalazłem dwa kolejne. Dwa kolejne. Dwa kolejne. Dwie kolejne substancje, tu tak jeszcze sobie patrzę. Bo mam już dwie kolejne, czy zostały nam tak, została nam jedna do znalezienia. Dwie chyba nam zostały do znalezienia, dlatego tak patrzę od razu o co tutaj mniej więcej chodzi. To jest to jeden pomieszczenie. Czym jeszcze wcześniej mi nie było. Dlatego tak się zastanawiałem, dlaczego tutaj nic nie znalazłem. Jak się niedokładnie szuka pomieszczenia, to tak jest potem. Obok te cztery pomieszczenia z plakatem. Tu jest. Widzicie, ja tak ślepy byłem, bo nie zauważyłem po prostu tych substancji. To chyba wszystkie. Jedno jest obok aplikatora powłoki. Aplikator powłoki to chyba C2. Tak, no to tutaj znaleźliśmy. 311. No to teraz sprawdźmy, czym jest te 311. Wodorek litu. No. No to mamy już teraz to, co chcemy. To, co chcieliśmy. Check this. Co tu wyleci? Gdzie było przejście do tego? Aha, to tu wyleci. Ta-da! Piec elektryczny, napięcznik pancerza wspomaganego. Wspomagany na działanie, ogromnie zwiększy tempo, odnawia...
Tu już niestety nie mamy tego tworu. Wolfram. Jeszcze Tom. I przeskanuj, czym jest to? Bo nie wiem, czy to się do czegoś potem nie przyda. Kobalt. No i dobra, mamy tutaj nasz jedyny w swoim rodzaju panterz wspomagany. Znaczy klat, że Tom. Tylko niestety niestety tylko mamy... Aha, bo on teraz biega, bo jest przeciążony. Chodź tu, piesku. Piesku. Heads up. No. Bo ty mi się tu męczysz. A ty tego piezoelektryka będziesz nosić dla mnie. Będę trzeba prze... Nie, nie, nie. Trzeba przenieść to wszystko. Piezo, piezo, piezo. To jest piezo nukleonowy, sorry. Punktów akcji. No to już jest naprawdę przekozacka zabawka. A my tymczasem wypierdzielamy stąd. Ale dopchałem się do naprawdę pancerza wspomaganego na tym takim wysokim poziomie już. Takiego jedynego w swoim rodzaju, tylko jeszcze jakby to całe się dało tak taki pancerz złożyć. Być może w innych lokacjach będzie możliwość stworzenia czegoś takiego. Ale pewności co do tego nie mam. To zadanie poboczne jakieś tu kolejne udowadnia nam jedynie, że są naprawdę ciekawe rzeczy w tym Falloutie. Teraz tak, tutaj mamy jeszcze coś. Przed siebie tylko trzeba iść. Znaczy, że tę stronę muszę odkryć. To wygląda mi też na wielką budę. Rotunda, oho! No to już wiemy, czym jest to, bo to jest Instytut Technologii Wojskowej. Czy jak to tam się zwie. Jednak warto tutaj wejść, warto zajrzeć, zobaczyć, co tu w środku jest. Rotunda. No to wchodzimy po prostu do środka. Come on, dawać. Ładować. Co żeś piesku wyczaił? Jest tu coś ciekawego? O! Dla mnie już amunicja. Już jest coś. Trochę długo się wyciąga te pistolety. A! Już myślałem, że my zauważyli, ale oni chyba są gdzieś tam dopiero. Synki. Synki, roboty. Znaczy mutanty. Co, jak oni sobie tutaj współpracują? Oni wyższe piętro. Trafię tamtym granatem? Trafię. Mięso mu trogacza. Radzą sobie te byki. Nową walce. Otworzę sobie drzwi, no i mam amunicję. Pieszy, chodź, musimy tam wytuć tych na górze jeszcze. Towarzystwo u góry też pragnie śmierci. Nie widzę go. Niezbyt wiele was tu było. Jak to?
Ile ja tu mam za dużo? O nie! Mam już jakieś mięso? O! Chciałbym gdzieś jakoś przeorganizować. Co tutaj? Nagroda za bycie wytrwałym w walce? Czy to już byłby koniec tej lokacji? Czy ona już jest tutaj, kurczę, odkryta? Chyba ta. To jest Instytut Technologii. No tak. Trąci trochę myszką, ale jest spoko. Tak, poza tym. Opta. To fajnie wygląda. To są ruiny starego, ty. Instytutu tak w ogóle. Chociaż nowy został przecież stworzony na ich ruinach. Tego, co tam było napisane, więc... The fuck, że tak powiem. Nie ma tu nic. Zaraz, zaraz. Instytut Technologii Wspólnoty. No. No to, czyli jest jednak stworzony na podwalinach tego starego. Instytut Technologii Wojskowej. No też może być. Ale no, rozszyfrowałem to prawie dobrze. Tylko jeden wyraz się nie zgadzał. No ale pewnie o to też chodzi, o Instytut Technologii Wojskowej. Molo jest ten budynek. Nie, to jest wejście. Odkryjmy sobie to, żeby mieć to na mapie zaznaczone. Ruiny ITW. To nie jest tylko jeden budynek, pamiętajcie o tym. Ruiny ITW. Tu jeszcze sobie wrócimy, bo... USS Riptide. Tu trzeba zamknąć jakoś... Tak powiem, to wybrzeże z odkrytych lokacji. Nie, no to musi być coś tu więcej jeszcze. Na razie jeszcze nie wiem co. I co teraz? Ja wiem, że znalazłem przeciwnika, sam to widzę. To jest w ogóle jakiś biurowiec. Najpierw mi lepiej dokopać. Zdradziłeś swoją pozycję. Zdradziłaś, sorry. Wow. Laserowy łoc. Tam jesteś. Myślałem, że spadł. No ja wiem, że się przeciążyłem. Gdzie jest mój piesek? Pysiu?
No i musisz trochę ponosić, bo jestem znowu przeciążony mocno. Okej, okay, niech będzie. Idzie tutaj. No i tutaj zaczynę też sprawę. To, że to jakiś biurowiec. Dobra, zbadajmy go i zakończymy sobie odcinek. No, będą miało trwać teraz ponad godzinę, chociaż nie, no będzie to 40-50 minut. Chcę tutaj zbadać przynajmniej to. To co? No, słyszałem, widziałem tutaj, jak było napisane przed chwilą. Nie bandyta, tylko... tylko... supermutant. Bez kitu. Nie musisz czekać. No, i tyle ciebie było i tyle go twojego kozaczenia, cwaniaczenia. Cambridge. Nagroda za zdobycie tego biurowca. Odbicie go z łap tych drabów chyba nie ma. Nic tego typu. Nic takiego nie miało tutaj miejsca niestety, no. I tu jest właśnie problem. Dawaj, 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 ładuj szybciej, może zobaczmy, że co na dachu jest. Zanim zakończę. Tego biurowca, no ten biurowiec, no to był chyba... biurowiczyk, czy jak to by to tutaj... biurowieczyk, biurowieczyk, o, tak bym to, takie nowe słowo tworzymy. Też widzę, że gdzieś jest. Tam jeszcze coś jest, kurde. Ten ty tam nie wskoczy, nie? To jeszcze raz. Nie zastanawia, co tam jest. Może tam jest jeszcze jakieś ukryte coś dla mnie. Specjalnie dla mnie ten coś dali. No. No tylko trzeba sprawdzić tą bramkę tutaj. Jazda w dół, jazda w górę. Puk, krzy piętro. To znaczy, że jest zepsuta winda. No i ja teraz będę musiał oczywiście, jak mówię, z wami się pożegnać, a ja sobie jeszcze przy okazji zaraz zrobię porządek trochę ze swoim ekwipunkiem, żeby go nie nosić znowu zbyt dużo. Fajna malina. Trzeba się będzie teraz pozbyć części gratów. Dobra, dojdźmy sobie jeszcze tylko tutaj. Do jakiegoś tutaj kolejnego budynku do spenetrowania. Wow. Wow. Będziemy mieli ciekawą przygodę chyba na tym odcinku. Green Tech Genetics. Dobra, też się z wami żegnam. Na razie.